10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dzień dobry Państwu, witajcie serdecznie. To jest trzecie śniadanie na kanale Zero. Ja się nazywam Marcin Meller, a tutaj widzieliście te piękne okoliczności przyrody. Jesteśmy w Pałacyku Rozalin pod Warszawą dzięki uprzejmości firmie NAK, za co serdecznie dziękuję. Tu będziemy nagrywać trzecie śniadanie, ja i drugi prowadzący na zmianę. Już nie ma tajemnicy, Maciek Dąbrowski, człowiek warga. Także będą zupełnie różne trzy śniadania, sprawdzajcie, porównujcie. I tu zachęcam, zapraszam, jesteśmy kilkanaście kilometrów od centrum Warszawy, pięknie dookoła, jak widzieliście. Sąkaczki. Padajcie, przyjeżdżajcie. A ze mną, za co bardzo serdecznie dziękuję w tym pierwszym trzecim śniadaniu, Karolina Korwin-Piotrowska. Dzień dobry. Jak powiedziała autorka podcastu Pierwsza Młodość, tak się dzisiaj przedstawia, Jakub Żulczyk, pisarz polski. Karol Modzelewski. Co prawda ktoś napisał w komentarzu, że przecież Karol Modzelewski nie żyje. Dementuję tę plotkę. Tak. Marcin Duma. Dzień dobry. Dziękuję wam serdecznie za przyjście i może zacznijmy tak. Jak wysłałem wam SMS-y z zaproszeniem, to kolega Żulczyk, pisarz polski, tam jakiś sarkastyczny komentarz, Jezus, zastanawiał się, czy przyjść, wiedząc, że może być zahaczony jak przez każdego, o prezydenta Dudę. Ja powiedziałem, nie, spoko, unikniemy tematu. W związku z czym złośliwie Stanowski z Mazurkiem, co zrobili przedwczoraj? Wywiad. Wywiad z prezydentem Dudą, komentowany wczoraj przez pół kraju i świata. Więc ja tu przed wejściem do studia mówię, Kuba, nie muszę cię zahaczać o prezydenta. Nie, spoko, nie muszę, mam ale to zrobię. Proszę bardzo. Ale, bo ja teraz mam odpowiedź na to zahaczenie. Wiesz co, no to jest taka lekcja buddyzmu dla mnie. To, że po prostu ta sprawa wciąż żyje, ale ja też rozumiem taką emocję ludzką, że ludzie korzystają z internetu i korzystając z internetu i jakby chłonąc social media wciąż chcą mieć jakieś nowe wrażenia, które ich zelektryzują. No i liczą na to, że jak jest jakaś sytuacja znowu z prezydentem Dudą, no to i prezydent Duda znowu z czymś się takim wyświetli, wesołym albo dziwnym, to wtedy, że ja po prostu użyję znowu jakiegoś określenia w stosunku do pana prezydenta. Będę miał kolejny proces, znowu będzie wesoło, będzie się działo i jakby to przykuje ludzi uwagę, trochę ich podnieci, zelektryzuje. Znaczy, no staram się tak empatycznie to zrozumieć, nie? Jakby tę potrzebę ludzką. A gdyby Andrzej Duda zaprosił cię po prostu na wyjście, na kawę, na piwo, to byś się zgodził? Tak. Ale tego nie zrobi nigdy, więc ja mogę ci powiedzieć tak, oczywiście. No tak, z ciekawości, tak, oczywiście. No. Ale wiecie, to od razu wam podrzucam już wszystkim temat. Czytałem różne recenzje tej rozmowy Stanowskiego z Mazurkiem. Jedna to bodajże Michał Kolanko w Rzeczpospolitej napisał, że wszyscy zwracają uwagę na ten fuck up z Krymem, natomiast interpretacja Kolanki jest taka, że to jest, że coś Duda kombinuje, w sensie wyjście poza bań. To tak. Zakłada, że tam jest jakaś strategia, taktyka. Ja wiem, że to wszystko może zabrzmieć śmiesznie, bo tam, że tam nie ma żadnego drugiego dna, ale cytuję jedną z interpretacji taką, że wywiad dla Zera jest po to, żeby wyjść do ludzi, którzy się na przykład nie interesują polityką i że za tym pójdą teraz inne wywiady w takich nieoczywistych sytuacjach. I że to, co powiedział, że go... Wywiady no bo w nieoczywistych pierwszy sytuacjach. Raz ekspresji z verbis, że go Kaczyński nie lubi, no bo że go Tusk nie lubi, ojej, to wiadomo. Ale wiesz co, to jest żywy człowiek mem, który za chwilę jedzie do Afryki i ja nie wiem, czy Polska potrzebuje konfliktu z Afryką. Ja wolę, żeby on się tam nie odzywał. Ale pamiętacie ten żart, go sobie opowiadał... w tych okolicznościach przyrody afrykańskich? Pamiętacie co on tam ten żart, który opowiadał Duda o Afryce?
No. To było, że jego rektor, że tak. Że kilku rektorów, profesorów rozbiło się w Afryce, większość zjedli, został jeden, tylko dlatego, że akurat chodził na uczelnię z wodzą wioski. No i on po czymś takim leci tam, tłumaczył, przepraszam, no, nie zjedźcie mnie. No, ja wiem, że to był żart oczywiście, tylko że no, jak jesteś chodzącym żartem, no to nic innego z twoich słów nie wypływa. Chodzi o to, że tam w ogóle fascynuje mnie dynamika relacji między Mastalerkiem a Dudą, bo przecież to wygląda to tak, jakby Mastalerek był takim... Kto uczy jazdy? Instruktorem jazdy. Duda był jego jedynym klientem, który go uczy. Duda siedzi za kierownicą, nie wie, gdzie jedzie. Wjeżdżają w plac zabaw i Mastalerek musi wysiąść i tłumaczyć, że tak naprawdę to wszystko było zaplanowane. W ogóle to nie są dzieci, tylko karły. I to wszystko jest pod kontrolą. W tym czasie Duda wsiada za kierownicę i wesoło wjeżdża w jezioro. A on i tak nadal musi to wszystko tłumaczyć. Oglądanie ich to jest nowy poziom rozrywki. No ale po raz pierwszy mamy wiceprezydenta w Polsce. To prawda. No i to też jest miłe. Sam się śmiał z tego prezydent Duda w wywiadzie. No oczywiście, on się nauczył z tego śmiać, bo mu pewnie PR-owcy powiedzieli, jak nie możesz tego jakoś obejść, to musisz to obśmiać. No, stara zasada showbizu. Widziałem taki rysunek w sieci, że siedzi Andrzej Duda na krześle przed drzwiami, tam ktoś się wychyla z tych drzwi. Tak. Pan Mastalerek prosi. Tak. No. Może tak być, słuchaj. Pamiętacie, że on Mastalerek miał jakieś ksywę Breivik? Znaczy, no bo on tak trochę podobny jest. Wow. Ten ale nie, wygląda, i to wygląda we własnej partii, ludzie że tak są powiem. Brutalni. Panie Marcinie, jak pan? Andrzej Duda. Tak. Wywiad. Nowe otwarcie. Wyjście do nowych ludzi. Znaczy, tak złośliwie można by powiedzieć, że być może ktoś powinien powiedzieć prezydentowi, że ta trzecia kadencja nie jest możliwa, bo konstytucja to jednak to ogranicza. Więc specjalnie nie ma o co zabiegać, jeśli chodzi o głosy. No, ale to byłoby bardzo złośliwe, no bo jak rozumiem... Ale nie jesteśmy złośliwi w ogóle. No tak, dlatego ja się szybciutko wycofałem z tej złośliwości. Tylko pozostaje pewien obraz. No dobra, to w zasadzie po co i dlaczego? Ja myślę, że Andrzej Duda jest w takiej dosyć chyba trudnej sytuacji. To znaczy każda gra podejmowana z nowym obozem takim rządzącym kończy się takim epickim flipem, to znaczy wywrotką pana prezydenta. Nie jest w stanie w żaden sposób sobie tutaj poradzić. Ale żebyśmy byli sprawiedliwi, ja obejrzałem cały ten wywiad od początku do końca i muszę powiedzieć, że to jest taka rozmowa z Andrzejem Dudą, która pokazuje jakieś ludzkie oblicze. Znaczy, ona ma słabsze momenty, ale ten Andrzej Duda to jest zupełnie inny facet w tym wywiadzie, niż my go oglądamy, czy w wiadomościach, czy w jakichś kanałach informacyjnych. On był dużo bardziej ludzki. To nie w tym wywiadzie, znaczy ja też bardzo staram się stronić od jakiegoś komentowania, no to z tym Krymem to oczywiście, że on jako prezydent to kompletnie nie powinien czegoś takiego powiedzieć. Natomiast mnie w tym wywiadzie jakoś tak wzbudziło moje takie emocje, nie wiem, takie, nie wiem, czy współczucie, czy mnie to ujęło, mianowicie taka taktyka, jaką on przyjął, że w momencie, kiedy jakby ten Robert Mazurek go tak starał się jednak jakoś tam o różne rzeczy konfrontować, jakby no mocno, dużo za słabo moim zdaniem, ale jednak się starał, no to on odpowiadał, prezydent Duda, jakby takim, przyjmował taką postawę obronną samego siebie, w sensie, no ale zaraz, ja jestem drugą kadencję prezydentem, na mnie głosowało tyle a tyle ludzi, jestem gdzieś tam, on mówi wprost, takiego używa sformułowania na swój temat, że jestem człowiekiem sukcesu, bo szansa zostania prezydentem w Polsce, ja to zapamiętałem, jest 1 do 38 milionów. I z jednej strony oczywiście bezwzględnie ma rację. Nie, bezwzględnie ma rację. Tak, no spokojnie, to jest sukces być no prezydentem drugą kadencję. Ale nie 1 do 38 milionów. To ale... W tym momencie wszystkie dzieci powinny kandydować. Oj, tam nie czepiajmy się matematyki, bo to no nie on jest. Stanowski będzie kandydował. Ja też nie jestem jakiś mocny ze statystyki i tak dalej, z rachunku prawdopodobieństwa, więc nie będę z tym polemizował. Natomiast jakby przyjmuje mnie sama taka psychologiczna, taka metoda obrony mnie zastanowiła, że jakby... No bo to jest takie... To jest jak tak, nie wiem, dziecku powiesz, że ma bałagan w pokoju, ale ono ci odpowie... Uważaj, bo brniesz. Nie, ono ci odpowie, że na przykład, no przecież, ale ja odrabiam lekcje codziennie, nie? Ale dostałem piątkę z ostatniej. Tak, dostałem piątkę z ostatniej klasówki. Ewidentnie, a nikt inny nie dostał. Duda wzruszył po prostu i ale się uczłowieczył. Nie w ogóle ludzie wzruszają. A, okej. Okay. Ale zapominamy też o czynniku, moim zdaniem bardzo ważnym, czyli o ego Andrzeja Dudy, a to ego jego sprawia, że wokół niego to ego w ogóle stworzyło jakiś taki mikro uniwersum, gdzie musi być cały czas dokarmiany. Przecież to jest człowiek, który korespondował na Twitterze z ludźmi o pseudonimie Sebastrado Chleba czy Ruchadło Leśne, tylko po to, żeby mieć jakąkolwiek atencję i przykucie uwagi. No bo ktoś go tam pokochał, ktoś mu dał tego lajka. To
kto nie odpisał trollowi na Twitterze, niech ale to nie było kamienie. Ale to ciekawe, że teraz zamieniasz się w jego trochę obrońcę. Ale to jest niesłychane, jakaś metamorfoza. No ja mam sobie dużo wewnętrznej przekory zawsze. Nie? Ale wiesz, ja nie chcę być adwokatem prezydenta Dudy, nie o to mi chodzi. Mówię o tym, że Andrzej Duda w tej chwili raz, że pewnie walczy w jakikolwiek sposób o opozycję na prawicy po tym, jak już prezes odejdzie, a po drugie w jego mniemaniu, tak zakładam, że on już wchodzi w etap jakiegoś monarchy, który jest ostatnią instytucją, która może ten kraj wyprowadzić z kryzysów i jest to ostatnim sztandarem, za którym... Ale ludzie z jego kancelarii wręcz używają takich porównań, no, tak? Za chwilą mu powiedzą o prawie pierwszej nocy, prawda? I wtedy się zacznie bajzel. No! Znaczy, jeśli patrzymy sobie na ten wywiad, to ja mam takie wrażenie i to, o czym ty wspomniałeś, czyli moje 10 milionów, ale ja zostałem wybrany, to jest gdzieś taka próba, słuchajcie, ale ja coś zrobiłem, ja coś dokonałem. Nie jestem taki beznadziejny, nie jestem taki beznadziejny, jak to wszędzie słyszycie i jak się może wydawać. Więc być może tam gdzieś się czai takie rozczarowanie tym miejscem, w którym on się dzisiaj znalazł. Tak po ludzku na to patrząc. Był dwa tygodnie temu, czy trzy, przepraszam, że ci przerwałem, był taki bardzo ciekawy artykuł w Tygodniku Powszechnym o Dudzie. Taki okładka w ogóle z nim była. Nie pamiętam, kto ten artykuł napisał, przepraszam. Ale tam były takie, był dosyć taki pogłębiony jednak i taki jednak rzetelnie napisany. I tam ten autor tego artykułu stawiał taką tezę, że tam chodzi o dwie rzeczy. No po pierwsze o przywództwo w PiS-ie, po Kaczyńskim, no, który już do mety takiej politycznej na pewno dobiega. I jakby to tam Duda jest tego bardzo świadom i chce jakby to być tym liderem. I też, że Duda jest świadom czegoś takiego, to akurat nie jest moja teza, tylko autora artykułu, że on jednak w Europie na przykład jest dużo lepiej postrzegany niż w Polsce. Ma dużo lepszą jakby markę niż w Polsce jako prezydent, który po prostu najlepiej i najbardziej tak się zachował po wybuchu wojny na Ukrainie, nie? Że jakby taką bardzo zdecydowaną wtedy przyjął taką bezwzględną postawę i on chce też ubić teraz na tym jakiś kapitał na I pewno, dlatego nie? Powiedział to, co powiedział o Krymie, tak? Ale powiedział to po polsku, no co on mówi po polsku. To tam, ale to było przedokowywane dalej. To, co on mówi po polsku, ale to było podane dalej. To w Europie nie interesuje, zostaje w Polsce, dokładnie. Okay. Także, no, ale to odsyłam do tego artykułu za zainteresowanych. No. A słuchajcie, to się wiąże z tym, o czym mówimy, tylko teraz trochę idąc dalej. To znaczy, bo komentarze o zagubieniu prezydenta Dudy po 15 października, czy po 13 grudnia, jak liczyć, tak liczyć, pojawiają się nie tylko w mediach dzisiaj prorządowych, ale i tak powiedzmy między słowami w mediach dzisiaj opozycyjnych. Ale chciałem zapytać o taką refleksję, ponieważ ja mam wrażenie, po pierwsze, że jakby to określić, zdecydowanie i w pewnym sensie bezwzględność postępowania nowego rządu od 13 grudnia jest, wydaje mi się, zaskakująca dla większości obserwatorów. Tam jak odświeżyłem sobie przewidywania, jak będzie działał rząd. To znaczy kładziono bardziej nacisk na to, że rząd tak naprawdę nic nie będzie w stanie zrobić, bo będzie potężny sojusz blokujący PiS-u, instytucji pisowskich i prezydenta Dudy. No i mało kto się spodziewał, że to pójdzie na takiej pełnej petardzie. Z drugiej strony, i to już mnie zaskakuje, jakby, bo zagubienie prezydenta to jest jedno, ale mam wrażenie, że ten potężny PiS tak trochę jakby dostał kilka strzałów w twarz i nie bardzo wie, co ze sobą zrobić. I tak działa trochę tak, jak dzisiejsza władza, czyli była opozycja zaraz po wyborach 15 roku. Co się dzieje? Oni wtedy szli ulicami, Komitet Obrony Demokracji, Oporniki, Nowy Stan Wojenny i jakby minęło 8 lat i mam wrażenie jakby takiego lustrzanego odbicia reakcji, to znaczy zagubienia. Dobra, tu stawiam kropeczkę. Państwo, najładniej kiwał głową Karol Modzelewski, który jak wiadomo nie żyje, więc... Dajmy mu szansę. Zaczyna. Słowa z zagrobu. Oczywiście, że tak. No teraz nie mają żadnego pojęcia, jak się w tym wszystkim odnaleźć, ale najbardziej właśnie fascynujące jest to, że nie spodziewali się tego, że taki miękiszon, używając słów Ziobry, jak Tusk, jest w stanie cokolwiek zrobić, jakkolwiek zareagować. I to jest moim zdaniem najsprytniejsze, co mogli zrobić, no bo jesteśmy Słowianami, potrzebujemy mimo wszystko mieć jakiegoś przywódcę, który jest silny, zdecydowany i sprawczość. Przecież sprawczość
była głównym argumentem, nie tak głośno powtarzanym, ale podbijanym przez PiS, przez prezesa, przez Zjednoczoną Prawicę, że sprawczość, my potrafimy coś zrobić, my jak wyjdziemy, to dokonamy tego, przebijemy się przez wszystkie bariery i tak dalej. No teraz okazuje się nagle, że Miękiszon, który miał siedzieć, kiwać głową i powtarzać, że zimna woda w kranie, przepraszam, ciepła woda w kranie, czy tam letnia i to wszystko, teraz jest w stanie coś zrobić, tupnąć nogą i muszą się teraz przegrupować. Znaczy wiecie, to jest naprawdę miłe, wspominamy te czasy, pamiętacie jeszcze jak ludzie tracili posady w rządzie za zegarek albo za ośmiorniczki, no po 8 latach przy żłobie, oderwanie od tego żłoba, jeżeli się dowiadujemy, ile ci ludzie tam zarabiali, to jest po prostu jakaś kasta milionerów rządzona prawie mafijnie, więc nic dziwnego, że oni są delikatnie mówiąc skonfundowani całą tą sytuacją, nie wiedzą jak się odnaleźć. Znaczy, wiesz, 8 lat było pięknie i oni byli chyba przekonani rzeczywiście, że wygrają to trzecie rozdanie. Okazało się, że nie. I teraz jak żyć? Jak żyć, mają ochotę zapytać. Więc myślę, że ta cała konfuzja jest absolutnie naturalna. To, co jest, wiesz co, dosyć ciekawe, to jest to, dlaczego ten szok w ogóle wystąpił. Znaczy, ja mam głębokie wrażenie, że PiS oczekiwał od opozycji jako takiego całego obozu, przywracania liberalnej demokracji. Jest bardzo fajny wywiad Adama Leszczyńskiego z Adamem Leszczyńskim, zrobiony przez Grzegorza Sroczyńskiego, gdzie Adam Leszczyński stawia taką tezę, że w zasadzie 15 października w pewien sposób pożegnaliśmy liberalną demokrację już na dobre. Tak, czytałam ten wywiad. Tak. Że on... weź to jest streść, wywiad mrożący tak, krew w żyłach. Rzecz sprowadza się do tego, że o ile PiS wyraźnie demontował liberalną demokrację, to istniała nadzieja, że ten obóz 15 października, tak umownie go nazwijmy, będzie ją przywracał. Tymczasem ta sprawczość, w imię tej sprawczości, dzisiejszy obóz rządzący posługuje się dokładnie tymi samymi, czy podobnymi narzędziami, jak robił to PiS i mówi, dobrze, liberalna demokracja, jesteś bardzo fajna, ale jesteś nieskuteczna i nie gwarantujesz nam możliwości realizacji naszych celów, więc do widzenia. I tym samym symbolicznie zamykamy trzecią RP i nie tylko w Polsce, ale o Polsce rozmawiamy. Żegnamy się z taką polityką grzeczną, miłą, bo co się w ogóle wydarzyło ostatnio, trochę zostawmy na moment ten wywiad, stała się rzecz niesłychana, a mianowicie polityk, znaczy dwóch polityków, tacy z pierwszej linii, poszło do więzienia w ciągu 30 lat. W randze ministra. Tak. Z pierwszego szeregu. To się nie zdarzyło. Znaczy była pewna niepisana umowa, znaczy, że pewne rzeczy nie robimy. Z tego sanatorium. I nagle się okazało, że jednak już robimy. Mhm. Znaczy, przekraczamy kolejne takie linie. Ale do czego to prowadzi w takim razie? No do tego, że polityka będzie znacznie bardziej brutalna. Będziemy się wsadzać do więzień? Tak. I teraz wróćmy do tego wywiadu, trochę też jest o tym. Znaczy Leszczyński mówi, postawmy chociaż jedną granicę, której nie będziemy przekraczać, to znaczy nie będziemy się uciekać do przemocy politycznej takiej bezpośredniej, tak? Znaczy agresji, nie będziemy się strzelać, nie będziemy się bić na ulicach, a w tej fazie, w tej takiej sferze werbalnej, no to trudno, ta eskalacja jest nieunikniona. No cóż. Ja mówię. Smutne. Ja mógłbym tutaj dodać, co się z tym wiąże. To znaczy, z jednej strony wywiad z Leszczyńskim, z drugiej strony w najnowszej polityce jest tekst Mariusza Jelińskiego, zastępcy naczelnego, który, tutaj jeden fragment wam przeczytam, który szczególnie mną ruszył. Eskalacji czasem nie da się uniknąć i to dla dobra demokracji. Panuje dość powszechne przekonanie, że obniżanie społecznego napięcia jest zawsze priorytetem i wszystko należy temu podporządkować. Ale tak być nie musi. Klajstrowanie fundamentalnych różnic ustrojowych i cywilizacyjnych, sprowadzanie ich do personalnych konfliktów, banalizowanie systemowego sporu nie tylko nie przyspiesza tak zwanego pojednania, ale wręcz oddala. Czyli walka klasowa zaostrza się w miarę walki klasowej i tak będziemy walczyć o pokój, że nie zostanie kamień na kamieniu. Czyli krótko mówiąc, będzie jazda. Wszyscy umrzemy. Wiadomo, że w skrajności nikt nie powinien pójść, ale no, słuchajcie, no, też są jakieś granice. Wyobraźcie sobie sytuację, że ktoś włamuje się do waszego domu. PiS powinien teraz przekazać władzę i tyle. Nie bunkrować, nie sabotować, przekazać władzę. Ktoś włamuje wam się do domu, chce ukraść fotel. No to przecież nie siadacie w kuchni, nie dajecie mu herbaty i rozpoczynacie... Może kanapę, no regał. Czy można usiąść. No. Nie rozpoczynacie debaty na temat pojęcia własności i tego, kto teraz powinien z nas siedzieć na tym fotelu, tylko wzywacie policję i mówicie, słuchaj, no tu się kończy twoja droga, za 4 lata wybory. Możesz odzyskać swój fotel, tak? No i tyle, no i możesz odzyskać fotel albo nie i koniec dyskusji. No dobra, tylko że w Polsce system nie działa w taki prosty sposób, bo na przykład kwestia zakładających się na siebie kadencji, to znaczy, że nie wybieramy w tym samym momencie wszystkich władz, tylko że one się na siebie zachodzą, nie są dokładnie w tym samym momencie rozgrywane te wybory, ma właśnie powodować to, że jak ktoś wchodzi nam do tego domu, to są rzeczy, które może wziąć,
i to nie jest kradzież, i są rzeczy, których nie może wziąć, bo jak weźmie, to jest kradzież. To jest w pewien sposób wymyślone w momencie, kiedy ta konstytucja była tworzona i układana. I teraz co się wydarzyło? Wydarzyło się to, że PiS uznał, że niektóre z tych rzeczy, które teoretycznie to jest kradzież, to jednak można zrobić, postanowić, że to nie będzie żadna kradzież, tylko to się będzie mieściło jednak w tym przyjętym sposobie. Czyli kompletna dewaluacja dotychczasowych pojęć, prawda? Tak jest. To, się dzieje dzisiaj, jest kontynuacją, czyli rozszerzeniem tego na kolejne obszary. Bo jeżeli sobie porównamy to, co zrobił PiS z tym, co robi koalicja, ta obecna, to musimy pamiętać o takiej oto prostej rzeczy, że PiS posiadał cały ciąg produkcyjny. Parlament, prezydent, i jeszcze tam Trybunał potem dosyć wkrótce. Ta koalicja, która jest dzisiaj, posiada tylko pół tego ciągu produkcyjnego, czyli posiada parlament. I teoretycznie z tym ciągiem produkcyjnym jest tak, że on działa tylko wtedy, kiedy jest kompletny. A kiedy jest niekompletny, to nie działa. To mamy to, co mamy, czyli anarchię? Tak, dokładnie tak. Tylko że teraz koalicja korzysta z rozmycia tych granic, które wcześniej wprowadził PiS. No i teraz pytanie. Pytanie filozoficzne, czy teraz można przekroczyć granice po to, żeby w jakikolwiek sposób je ustanowić, czy trzeba szanować to, że ich w tej chwili nie mamy? No. To zależy, kogo zapytamy. Jeśli zapytamy kogoś, kto dzisiaj jest ewidentnym zwolennikiem opozycji, to on powie, że te wszystkie środki, które zastosuje obecny obóz władzy, są super. Uważaj, bo zaczyna być czuć symetrysta. Zaraz uwaga, uwaga. Wyszło dobrze. Mnie w tym wszystkim jakby tak, to jest chyba dobry moment, żebym to powiedział. Mnie w tym wszystkim niepokoi jakby zupełnie coś innego, bo to, co się stało z TVP, teraz to, co się stało z Kamińskim, jakby też teraz te spółki Skarbu Państwa, te czystki, to są rzeczy, ja to traktuję jako część kampanii wyborczej jednak, bo są wybory samorządowe zaraz. Nie wiadomo, czy nie będzie to parlamentu przedwczesnych jednak wyborów, bo też sondaże pokazują, że to by się zwyczajnie po prostu Platformie opłacało. Nie? No, gdybym był Tuskiem, to bym wziął to pod uwagę, bo mi słupki pokazują, że przecież ja nie muszę mieć na przykład Lewicy w koalicji. Po co mi to tak naprawdę? Nie? Skoro jak, już to pokazuje. Skoro ja nie muszę mieć ich w koalicji, to po co oni mi są potrzebni, skoro mogę być po prostu mieć jednego koalicjanta, a nie dwóch i mieć dużo mniejszy bałagan. Także ja wcale, a też Kamiński, TVP, te wszystkie jakby sprawy. Oczywiście, że Kamiński zasługuje na to, żeby na pewno pozbawić go mandatu poselskiego i żeby na pewno na proces, tak? Bo bez wątpienia miał prawo. Ale to są takie rzeczy totemiczne. To jest dla mnie dalszy ciąg kampanii wyborczej. To jest dla wyborców. Ten twardy elektorat, silni razem, oni tego oczekiwali po prostu, nie? Jakby, że te sprawy będą załatwione. Że to od lat się przecież ciągnęło, że to ten powinien iść siedzieć, ten powinien iść siedzieć, ten powinien iść siedzieć. Poszedł i wyszedł. I to jest takie... No, nie chcę tego komentować, nie wiem, czy to się dało inaczej rozwiązać. Nie jestem też prawnikiem, ale co innego mnie w tym wszystkim martwi, że ofiarą tej jakby polityki padają projekty, sprawy, które są w tym momencie, uważam, dla Polski absolutnie najpilniejsze i dużo ważniejsze, typu budowa elektrowni atomowej w Lubiatowie, czy centralny port komunikacyjny. I jakby to są sprawy, czy sprawy też obronności, i to są rzeczy, które powinny być absolutnie ponadpartyjne. Jakby tu nie powinno być takiej polityki, że my to teraz demontujemy, rozwalamy, oglądamy przez lupę, patrzymy tylko dlatego, że to robiła ta poprzednia władza, bo to są absolutnie kluczowe sprawy dla bezpieczeństwa państwa, dla jego rozwoju, dla infrastruktury i tak dalej, i tak dalej. I to mnie bardzo niepokoi. Ja tutaj słucham ludzi mądrzejszych od siebie, na przykład Marcina Wiecha, który mówi, że przecież chyba w 30 czy 33 wygaszamy na przykład elektrownię w Bełchatowie. Jest po prostu potężna dziura wtedy w prądzie. I my musimy, po prostu literalnie musimy tę elektrownię atomową otworzyć tam w przeciągu najbliższych paru lat. A jakiekolwiek grzebanie przy tym audycie... Tam się od razu zaczęło gmyranie przy tej elektrowni atomowej. To jest opóźnianie tego o 5-10 lat. I to zakładając, że różne państwa, które są nam obecnie bardzo wrogie, typu Białoruś, wydadzą zgodę, bo z tego co wiem, mogę się teraz pomylić, ktoś może powiedzieć, że głupoty gadam, ale my zmieniając lokalizację też musimy wszystkich naszych sąsiadów poprosić o zgodę. I to jest mnóstwo czynników, o których tak można mówić, ale to jest w tym wszystkim dla mnie jakby najbardziej niepokojące, bo to, że jakby różne niefajne kreatury zostały oderwane od żłoba, no super, tak, bardzo fajnie. To, że mam nadzieję skończy się taka gospodarka, znaczy taki model uwłaszczania się na skarbie państwa, mam nadzieję, że tak będzie, no ale i oby tak się stało, bo rzeczywiście ten kraj był jakoś tam rozkradany, ale
Bardzo mnie to niepokoi. Potwornie mnie to niepokoi. Już Karolina ci daje w tym tygodniu na kanale Zero debata na temat CPK, Centralnego Portu Komunikacyjnego. Także zachęcam. Znaczy ja mam wrażenie, że my od lata jesteśmy w permanentnej kampanii wyborczej. To, co się dzieje wokół nas, to jest kolejny etap kampanii wyborczej, bo mamy w tym roku też wybory i myślę, że tak będzie do wyborów prezydenckich. Jestem ciekawa, co to która będzie. Roku? Tutaj jeszcze mamy trochę czasu do tego i z lekkim przerażeniem myślę, bo rzeczywiście zgadzam się absolutnie z tym, co powiedziałeś. Masa rzeczy umyka, my się skupiamy na igrzyskach, ładnych obrazkach, na kadrach, a jeszcze media niezbyt mądre, mainstreamowe, po prostu robią wszystko tak, jak im PiS czy KO dyktuje i to też nie jest fajne. Znaczy, rzeczy, po które ludzie poszli i zagłosowali 15, już zaczynają umykać i już się pojawia pewne też niezadowolenie. No dobra, chwileczkę, ale myśmy byli na tych wyborach, zrobiliśmy, wrzuciliśmy karteczkę, a gdzie jest to i tamto, a my się nagle cały czas skupiamy na obrazkach, na przekazie, na jakichś właśnie memach, na memotwórczości i cały czas mam wrażenie, że jest kampania wyborcza. Ona się nie skończyła. Już ci oddaję. Chcesz? Proszę. Tak. Proszę. Ja bym tylko chciał powiedzieć tak naprawdę, za czym ci ludzie zagłosowali tego 15 października, te 50 tam plus. Właśnie, jak to wynika z badań. No właśnie, że oni zagłosowali nie za tym, żeby to CPK było, czy żeby nie było, czy żeby był atom. Oni zagłosowali za jedną bardzo prostą rzeczą. Mhm. Żeby ten PiS sobie poszedł, i żeby byli nasi przedstawiciele we wszystkich miejscach. Bo mimo wszystko nasza kultura polityczna zakłada, że państwo jest łupem. Łupem obywateli, którzy zagłosowali, no i w jakiś sposób koncesji też dla klasy politycznej. Czyli przepraszam, przerwać, na miejsce jednej mafii wprowadzamy drugą mafię. Ale naszą. Nasza, to są nasze. Tak, i oni nas słuchają. Nasi mafii. Dlatego jest fajnie. Czas aż przestaną nas słuchać i wtedy ich wymieniamy. Okej, okay. Będą nie fajni. Wiecie to, że mogą kraść, ale to są nasi. Ale się to, jest, to są nasi, to znaczy, dzieje i szanujmy ich. O, tak. Było, wiesz, stosunek Stanów Zjednoczonych do Ameryki Łacińskiej. Nasz skurwysyn, ale nasz skurwysyn. Dokładnie. Więc chciałem tylko powiedzieć, przypomniał Marcin Duma, to mówił, na początku rządów PiSu, kiedy szła wycinka Puszczy Białowieskiej, zadzwoniłem do mojego dawnego przyjaciela z PiSu, umówiliśmy się na kawkę. I siedliśmy, ja chciałem zrozumieć, naprawdę. Co z tą kawą? Ale co chciałeś zrozumieć, że co, bierzesz takiego człowieka i pytasz go, dlaczego wyrzynacie rezerwat, tak? Tak. No tak. I co ci odpowiedział? I niesamowite. On powiedział, żeby was bolało. Mnie się to nie podoba, ale jak my widzimy, że Wajrak wyje w Wyborczej, że Wyborcza płacze, że TVN szaleje, to jest miód na nasze serce. To jest wspaniałe. Ale to jest w chorobie psychicznej, wiesz o tym. Ale właśnie zmierzam do tego, teraz jest to samo. Znaczy, żeby was bolało, że po prostu wiecie, jak wsadzają do więzienia tych dwóch. Posłuchaj, jedna sprawa jest odpowiedzialność Kamińskiego i Wąsika. Druga sprawa, teraz dyskusje, prawniku powinni siedzieć, nie powinni siedzieć mandaty. Ale bezmiar takiej naprawdę sadystycznej frajdy z tego i że te żony i to wszystko i tak dalej, dla mnie boli ich, to jest cudowne i po prostu problem jest, wydaje mi się, znaczy po prostu, że tak, przez takie rzeczy spełnia się oczekiwania tych części wyborców dzisiejszej władzy, no i niestety obawiam się, że nie ma innego wytłumaczenia. Ale też żeby obawiam się, bolało. Że nie części. Ale obawiam przez te 8 lat oni sobie narobili wrogów po tak zwanej liberalnej stronie potężnych. Przede wszystkim zrobili sobie wrogów z młodzieży, zrobili sobie wrogów z kobiet, wyrzucili poza nawias społeczny całą masę ludzi, pogardzali całą masą ludzi i to się musi odbić. Znaczy siła jest ich akcja, propagandy jest, była jest taka. Jest akcja, jest reakcja, to w ogóle nie ma... Wiesz, to nie są ludzie, to ideologia. Świnie siedzą w kinie. Znaczy ja mogę po prostu tu z rękawa sypać tymi cytatami, wiesz? I to naprawdę w ludziach jest naturalna chęć zemsty. Też nie brońmy im tego, że ludzie mają prawo w pewnym momencie powiedzieć, dobra, ja chcę, żeby ich bolało tak samo. Mam prawo, żeby ich zabolało. Pytanie, gdzie jest granica tego bólu? Nie, to ja chciałem tylko wnieść po prostu element do teorii polskiej polityki, że czynnik, żeby tamtych bolało. Tyle. No tak, ale pytanie teraz, jak to rozsupłać, jak to rozwiązać? No bo teraz pierwsza opcja, która przychodzi do głowy, trzeba poczekać, aż ludzie dokarmią swoje tą potrzebę. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Właśnie wydaje mi się, że aż tak bardzo nie jesteśmy skrzywieni. Wydaje mi się, że na którymś etapie ludzie poczuły satysfakcję, okej. Okay.
Okej, okay, to już ich nie będziemy, teraz będziemy ich głaskać. Sprzątamy, teraz możemy, nie mówię, że głaskać, już wakacje możemy zacząć taki reset, myślę, że będziemy sobie mogli pozwolić na to, żeby dojechaliśmy. Czyli etap odwetu zamykamy. Wakacji, tak? Jeszcze wybory. No właśnie, ale a propos jeszcze, bo zapomniałem, bo to, o czym wspomniałeś, to moim zdaniem bardzo słusznie, że my tak naprawdę cały czas jesteśmy w trakcie kampanii wyborczej i ludzie tego chyba do końca nie rozumieją, nie są w stanie zaakceptować tego, że my jesteśmy nawet chyba nie w połowie, może w 1/3 kampanii wyborczej, no bo jeszcze przecież wybory do Europarlamentu, samorządowe. I co na przykład mnie osobiście irytuje niesamowicie, to, że Donald Tusk powiedział, że przed wyborami samorządowymi nie będzie żadnego głosowania nad projektami w sprawie aborcji, bo nie. I tyle. No bo ma świadomość tego, że cokolwiek spolaryzuje jeszcze bardziej ten elektorat, który przyszedł do nich gdzieś tam od strony trzeciej drogi, ci umiarkowani i tak dalej. Ale to jest irytujące, że wiecie, no okej, wygraliśmy, ale to teraz poczekamy jeszcze, no bo nam się jeszcze nie kalkuluje, żeby pójść w waszą stronę. Ale naprawdę my się dziwimy, że politycy nas wydymali po raz kolejny? Nie, nie dziwi mnie to, irytuje, mówię. Nie ma we mnie zdziwienia. Nie, to nie dziwi. Słuchajcie, to może jest dobry moment, żeby to wrzucić, ponieważ Marcin Duma, jak mówię, szef Ośrodka Badania Opinii Publicznej IBRIS, był tak miłym, że z okazji debiutu zaopatrzył nas w badania. Mamy kilka fajnych badań, ale to jest bardzo a propos. Mianowicie pytanie jest takie, było wymyślone tutaj. Czy w Polsce potrzebny jest nowy okrągły stół, czyli rozmowy o zawieszeniu wojny polsko-polskiej ze względu na zagrożenie ze strony Rosji? I tutaj ludzie IBRIS-u zapytali i co wychodzi? O, proszę, mamy to. Widzowie też widzą. I jest, zgadzam się, 60%. Nie zgadzam się, 19%. No, widzicie państwo. I teraz ja się zastanawiam i to najpierw oddam głos specjaliście, a potem my sobie o tym pogadamy. To znaczy, od lat pracując w telewizji regularnie słyszałem ludzi, że dlaczego ci politycy się tak kłócą, że my nie chcemy, żeby się tak kłócili. Po czym patrzysz na wyniki oglądalności i kiedy po prostu ty jesteś złodziejem, bandytą, ja tego śmiego, będziesz siedział, wtedy słupki oglądalności idą w górę, bo tak naprawdę to ludzi kręci, a nie tam, żeby była kulturalna rozmowa. I teraz jest pytanie, wiecie do czego zmierzam. Czy te wyniki, które teoretycznie są budujące, to znaczy, że jednak chcielibyśmy jakiegoś uspokojenia, jakiejś rozmowy, czy tak naprawdę to jest takie deklarowanie, że bardzo lubię Olgę Tokarczuk, ale czytam, no nie będę mówił czego, czytam, bo kogoś jeszcze obrażę. Innego. Uwielbiam operę, słucham Zenka Martyniuka. O, dobra, proszę. To grubo było. Grubo pojechałeś bardzo. Teraz. Dawaj. Ja myślę, że te wyniki są bardzo spójne. Tylko, że trzeba by sobie trochę bardziej opowiedzieć. Co znaczy bardziej opowiedzieć? To znaczy, że te 60% ludzi mówi tak, powinniśmy się dogadać, jak tylko dorżniemy tą drugą stronę. To znaczy, super jest, jeżeli to będzie ład na naszych warunkach. Musimy się porozumieć, najlepiej w ramach ludzi myślących tak samo i postanowić, jak ta Polska będzie wyglądała. Więc te wyniki w zasadzie są przedłużeniem tego myślenia trochę o rewanżu, trochę o zawłaszczaniu tej rzeczywistości, budowaniu tak, jakbyśmy my chcieli, z wyłączeniem tych, którzy myślą inaczej. Bo ten okrągły stół ma zakładać, że nasza wizja zwycięży, że nie będzie tam jakichś specjalnych kompromisów. To fajnie też widać w takim drugim pytaniu. Czy ludzie boją się powrotu PiSu do władzy? Tak, a tu nie mamy akurat grafiki, ale czy obawiam się, że PiS wróci do władzy? Zgadzam się 24%, nie zgadzam się praktycznie 60%. I to jest bardzo ciekawe, bo większość ludzi nie boi się, że wróci PiS do władzy. No i kto się nie boi? No PiS. Ale to można rozumieć dwojako, bo odpowiadają ludzie, że nie boją się, ponieważ chcą, żeby PiS wrócił do władzy, albo odpowiadają nie boję się, bo uważam, że już nie wrócą. Tak? Bingo, więc i to jest dokładnie tak, jak powinniśmy patrzeć trochę na ten okrągły stół, tylko Arbur. Ja jeszcze tylko bym zrobił taką lekką uwagę, że samo określenie okrągły stół jest w tym przypadku niefortunne, bo jednak w całej tej mitologii pisowskiej okrągły stół był tym pierwotnym momentem zdrady to biorę na siebie, bo ja układałem to pytanie, wysłałem do dyrektora Dumy. A mianowicie ja potraktowałem ten okrągły stół tak trochę popkulturowo, że to jest miejsce, gdzie tak. Nie siedzisz naprzeciwko siebie, tylko próbujesz się dogadywać. Poza tym zakładam, że młodsi ludzie też w ogóle okrągły stół nie kojarzy im się tam z Magdalenką czy z jakimś Kisztakiem, Michnikiem. To jest podręcznik historii, archeologia, dawno temu i nieprawda. Bitwa pod Grunwaldem. Ja przed przyjściem tutaj, kiedy wrzuciłem informację, że mnie zaprosiłeś, dostałem informację. Znaczy na szczęście tylko od części ludzi, od części
ci widzów, że jak tu Stanowskiego i Mazurka, przecież to są pisowskie pachołki, zdradziłaś, zdrada. Ja też to dostałam. Pani oznacza, Karolino, lubiłam panią, ale już właśnie unfollow. Co w praktyce oznacza, że okej, możemy dyskutować, ale tylko ze swoimi, możemy otwierać się na dialog, ale tylko w obrębie naszej bańki i będziemy rozmawiać, ale tylko z tymi, którzy myślą tak samo jak my. W tym kraju nie ma miejsca w tym momencie na dialog. W jaki sposób to naprawić? Nie mam zielonego pojęcia. Powołajmy jakąś radę mędrców i niech ustalą, w jaki sposób w ogóle znaleźć przestrzeń do rozmowy, bo w tej chwili tak jak ale czy my nie gonimy trochę za marzeniami? To znaczy, wydaje nam się, że tym ideałem, do którego dążymy, jest jakaś taka spójność społeczna, kiedy wszyscy razem, trzymając się za rękę, biegniemy przez ukwieconą łąkę Polski. Ale to myślę, że aż takiej utopii nikt nie oczekuje. Bardziej oczekujemy tego, żeby naprawdę ci ludzie... Inaczej, przez cały czas, kiedy byłem producentem w Polsat News, obcowałem z politykami trochę z drugiej strony, za kamerami. I widziałem ten cały cyrk, który odstawiali. Wyglądał on tak, że siedzą przed kamerami i tak jak powiedziałeś, napieprzają się między sobą tylko po to, żeby podbić oglądalność i dla programu, i dla swoich wyborców, po czym wychodzą i pytam ich, panowie, czy zamówić wam oddzielne taksówki? Nie, no co, to pojedziemy razem. No tak, no jeszcze wstąpimy sobie. Klasik. TVN to samo było w tym VIP-roomie, tak, gdzie oni czekali, wieś, piąteczka, co tam, no słuchajcie. Tak, a potem wychodzi. Także to pajacowanie powinno się... No ale wiecie, niedawno, nie wiem, czy widzieliście, Wojtek Kardyś opublikował takie dane, według których... Analityk mediów społecznościowych, że Polska jest na drugim miejscu na świecie, za Grecją, przed Brazylią. Badania obejmowały to, że Polacy wiedzę o świecie w ogóle biorą nie z mediów, tylko z mediów społecznościowych. Znaczy, to już nawet nie jest internet szeroko pojęty, tylko właśnie media społecznościowe. Ale to jest kwestia zmęczenia. Ale co robią media społecznościowe? Antagonizują. Są zbudowane w taki sposób, że im się bardziej opłaca nas polaryzować i antagonizować. Ale nie tylko. Z bajania o okrągłym stole to możemy sobie wsadzić wiecie gdzie. Jeżeli Polacy wiedzę o świecie biorą z mediów społecznościowych, czyli Janusze i Grażynki z internetu mówią im, jak mają żyć. Tak, ale nie tylko, że polaryzują, co oczywiście tutaj gigantyczną winę ma na sobie Facebook i serwery powinny być oblane benzyną i podpalone. X tak samo. Też, tylko że Facebook bardziej postawił na promowanie treści kontrowersyjnych, tych, które przyciągały tronie. Bo to im się opłaca, oni na tym zarabiają. Tak, widziałeś, jaki mieli wynik finansowy za zeszły rok? Pierwsza rzecz to jest ta polaryzacja, a druga rzecz, jeżeli chodzi o spadek, który dostajemy po memach, to jest spłaszczanie wszystkiego. Ludzie już nie interesują się żadnym kontekstem. Wystarczy tylko, że jest zabawny obrazek, który pokazuje zabawną sytuację i nieistotne jest dla nich to, skąd to się wzięło, jaki jest background, jaki jest kontekst. I zapominamy o tym po minucie, dwóch, no do pół godziny, spłaszczenie, jedna migawka i lecisz dalej. Tak wygląda pojęcie o świecie. Ślizgamy się. Słuchajcie, ja chciałem tylko powiedzieć, żeby potem ktoś nie pomyślał, to nie są plastikowe atrapy jak na planie filmowym. Ale chcesz, żebyśmy to jedli, żeby nas zapchać teraz? Nie każę, ale można, zachęcam. No, może z faworka, wiesz, leci trochę białego pyłu, ale... Jak w TVN-ie. Oni biały wiruje pył, uważałabym z takiej konotacjami. Jak Nicholson na Oscarach. Uważaj. Tak, Kuba? Mi się z kolei wydaje, że jednak te algorytmy to są jednak wtórne względem czegoś, co zachodzi w społeczeństwie. Jest bardziej takie pierwotne. No u nas to na pewno, to jednak też jest cała wieloletnia robota jednak Kaczyńskiego, nie? Który ustawił to życie polityczne nam na dekady. No po prostu jakby dzieląc, zarządzając społeczeństwem przez dzielenie i dzielenie społeczeństwa po linii, bo on sobie to jest jednak, był to człowiek jakby bardzo intelektualnie sprawny przez wiele lat. No teraz to już tak nie wiem. No, nie, myślałem, że w ogóle tak jako człowieku. Teraz mówisz o sprawności intelektualnej. Mówię o sprawności intelektualnej, nie? Co polecam sobie poglądać wywiady z nim z początku lat 90. I zobaczyć, co on wtedy mówił i jak on myślał. Ale ten jego pomysł, możecie powiedzieć, że gadam głupotę, ja to tak interpretuję, jego pomysł taki... Chciałem użyć słowa genialny, ale to jest genialny w sensie takim złym, nie? Że takim genialnym w sensie takim, no było to jednak bardzo takie cyniczne posunięcie, kiedy on sobie zdał w pewnym momencie sprawę, że jakby ten podział społeczny na ludzi, którzy za komuny byli jakby po stronie PZPR-u, a tych, co byli po stronie Solidarności, jest już nieaktualny również z powodów demograficznych. I jakby trzeba wprowadzić nowy podział, który będzie odzwierciedleniem tego podziału w pęknięciu w środowisku jakby solidarnościowym, nie? I jakby tak on ustawił to społeczeństwo, przyczepiając tej połowie opozycji, tej drugiej strony był skonfliktowany,
powiedzmy tej takiej no, wałęsowskiej w ogromnym skrócie opruszczeniu łatkę właśnie takich postkomunistów, że tam stało ZOMO właśnie. Znaczy, a potem dołożył jeszcze katastrofą. A to ja mam pytanie. To już było później, to był w ogóle taki game changer, to już w ogóle zmieniło wszystko, bo to dołożyło jakby oczywiście ogromna tragedia i która nie powinna się nigdy wydarzyć, ale to dołożyło olbrzymiego takiego paliwa po prostu symbolicznego do tego wszystkiego. Taka po prostu ta romantyczna narracja po prostu polska. Mam pytanie do ciebie. Czy ty uważasz, że gdzieś na którymś etapie, początkowym pewnie, Jarosław rzeczywiście kierował się dobrem Polski i rzeczywiście to, co go napędzało, no to była realnie chęć pracy dla tego kraju, czy od początku do końca był cyniczny? Bo na pewno na którymś etapie ten cynizm wyszedł bardzo mocno. Pytanie, czy tak było od początku, że od początku był cynicznym politykiem, który był obliczony tylko na władzę? Ja nie wiem, czy to jest takie proste i to jest takie psychoanalityczne też pytanie. Nie czuję się zbyt silny, żeby na nie odpowiadać. Krasowski w pewnym momencie dosyć chyba, jeśli dobrze pamiętam... Robert Krasowski opowiedział to w ten sposób, że jakby w pewnym momencie, jak był okrągły stół, którego jednym takim głównym efektem było to, że jakby nie rozliczono resortów siłowych, nie? I jakby po prostu one dalej zostały w rękach tych samych ludzi. I czego, co Kaczyński chciał zrobić pełną dekomunizację, bo jakby mówił, że wszyscy inni bali się Rosji, on powiedział, zobaczcie, co się dzieje, ten Związek Radziecki jest już tak słaby, że możemy to zrobić, ale tego nie zrobiliśmy. I gdzieś tam ta racja historyczna była po jego stronie, tylko że jakby Kaczyński miał taki błąd intelektualny, że on nie rozumiał w wielkim skrócie, że to nie było polskie widzimisię, nie? Żeby tych resortów siłowych nie rozliczać, tylko to było widzimisię amerykańskie. I on tego nigdy nie chciał po prostu zaakceptować. Nie? Tego zawsze miał wizję jakiejś takiej pełnej samodzielności Polski, która była chociażby z powodów geograficznych bardzo utopijna. I to nie jest chyba o tym, o cynizmie albo o chęci robienia dobra, bo to są pytania takie, wiesz, psychologiczne tak naprawdę. Tylko to jest to pewnym po prostu takim błędzie intelektualnym, który zaważył na całym kierunku. Na pewno polecam, jest taki wywiad z Kaczyńskim, taki archiwum na YouTubie 100 pytań do takiego programu z początku lat 90. Bardzo to jest ciekawe. Tam są odcinki z Urbanem, bardzo zabawny. Z Wałęsą, Lechem trochę się nie da oglądać, bo długi strasznie, ale są z Kaczyńskim i z Tuskiem odcinkiem bardzo, bardzo ciekawe. Mógłbym o tym długo mówić, ale nie będę się rozgadywał. W każdym razie tam jest 90. chyba pierwszy czy drugi rok. Kaczyński jeszcze jest po stronie Wałęsy. Ma wtedy tyle lat, ile ja mam teraz mniej więcej, 40 tam 1-2 lata. Jest jak brzytwa, kasuje tam po prostu absolutnie wszystkich. Ale on już wtedy, on mówi to, co teraz. My jesteśmy, to w imieniu Porozumienia Centrum, nie? My jesteśmy atakowani. My jesteśmy cały czas jakby w ogóle tutaj oskarżani. My jakby chcemy po prostu, mamy jakąś taką swoją wizję, której nam po prostu nie pozwala się realizować. I ktoś mu mówi, nie pamiętam kto, ale ktoś mu mówi, to jest chyba jakiś człowiek właśnie z obozu tygodnika powszechnego, mówi mu, że ale pan chce tu zrobić sanację. Nie? To jest bardzo ciekawe względem tego, co się pewnie dzieje. On tak odpowiada takim prychnięciem, mówi, no to jest na pytania kabaretowe, nie będę odpowiadał, bo to nie jest program rozrywkowy sensu stricte. Znaczy, czyli syndrom oblężonej twierdzy. Tak, psychicznie tak, więc to jest jakaś taka kwestia. Ale swoją drogą, skoro wspominasz Kaczyńskiego z lat 90., to też jak się zmieniła rzeczywistość. Jak pracowałem w latach 90. w tygodniku Polityka, to wtedy była taka sytuacja, że nie tylko Kaczyński, w ogóle były takie spotkania off the record z politykami. Że oni przychodzili do redakcji Polityki i siedzieliśmy i umowa była, że nie cytujemy, ale żeby się wzajemnie wymasać, obwąchać. No i wyobrażacie sobie, że Kaczyński w redakcji Polityki, który siedzi, nie pamiętam, 2 godziny, 3 godziny, cały zespół redakcyjny, można było pytać go o cokolwiek, on wie, że... Ale Marcin, to były lata 90., mamy 2020. Ja wiem, ja tylko mówię, że... trochę się zmieniła, no. Brzmi to jak science fiction, prawda? Ale demencja robi swoje z czasem. Ale chciałem tutaj pociągnąć ten wątek. To znaczy, ja patrząc na to, co się dzieje, to mam takie wrażenie, znaczy, wspomniałeś, polityka jako łup, tak? Zwycięzca bierze wszystko, jak to Abba śpiewa. Mamy przed sobą te wybory.
PiS według mnie zachowywało się przez te 8 lat tak, jakby nigdy nie miał przegrać wyborów i rządzić na zawsze. I mam wrażenie, że obecna władza, a zwłaszcza jej klakierzy, zachowują się dokładnie tak samo w tej chwili, że już na zawsze. Wręcz mówienie, dyskusje o tym, w ogóle tak jakby PiS nigdy nie miał wrócić, żadna prawica miała nie wrócić do władzy. No więc informuję, uwaga, szok i niedowierzanie. Prawica wróci do władzy. Pytanie kiedy? I w jakiej postaci? Pod jaką nazwą? Ale wróci po prostu. To będzie nią jakby kierował, nie? To jest drugorzędne. Chodzi mi o to, że coraz mniej mam złudzeń, że przy następnej zmianie władzy będzie jeszcze ostrzej. To znaczy... Będzie. Będzie ostrzej. Czy granice zostały przesunięte? Tak, no bo te granice, które już zostały przesunięte, to w zasadzie to są nowe granice. I teraz tylko jest pytanie, w których obszarach posuniemy się jeszcze bardziej, znaczy jeszcze mocniej będziemy cieli tego przeciwnika. No, Wersal skończył się już dawno. Czyli za ile lat będą hasła Hołownia musi siedzieć? Wiem, że teraz brzmi absurdalnie, ale za kilka lat do tego wrócimy i usłyszymy. Ale już niektórzy mu grożą więzieniem, więc wiesz... Znaczy, mnie ciekawi w ogóle kasus, bo tu obydwaj publicznie się przyznaliśmy, i pisarz Żulczyk, i redaktor Meller, żeśmy głosowali na, znaczy Hołownię, w sensie na trzecią drogę. Ja głosowałem na Michała Kobosę. Nie na Szymona Hołownię. Ja głosowałem akurat na kandydata, który się nie dostał, mianowicie reprezentujący sprawy ludzi z niepełnosprawnościami, ale on teraz został doradcą, więc jest wszystko spoko. Natomiast wiesz, no pytanie, ile ludzi głosujących na przykład na trzecią drogę miało jednak intencję tej deeskalacji, tak? Żeby to nie była taka napieprzanka, jak jest. I pytanie jest, ile ludzi z kolei głosujących na trzecią drogę ma teraz jakby wrażenie, że głos trzeciej drogi zniknął, znaczy, że nie ma trzeciej drogi. Jest po prostu Donald Tusk na pełnej i tyle. No. Może nie czekają jeszcze na swoją kolej. Może mają świadomość tego, że ta burza musi trochę opaść, ten pył musi trochę opaść i wtedy oni wejdą na arenę, mówiąc, no to jak już się wszyscy uspokoiliście, to teraz my pokażemy, w którą stronę iść. Coś w tym jest, bo jeżeli dzisiaj mielibyśmy tak polskie społeczeństwo podzielić, to będą trzy części. One nie są absolutnie równe. Mamy tą taką największą część, w zasadzie chyba trochę więcej niż połowę, tych ludzi, którzy dzisiaj mówią, teraz jest to podwetu, teraz ich pędzimy przez ścieżki zdrowia, tych pisowców. Trochę szkoda, że tam z tej telewizji, jak odchodzili, to policja ich nie wynosiła na przykład prosto do więźniarek. To byłoby fajniej, tak? Byłby to ładny medialny obrazek, prawda? Jeszcze, żeby tam... czy kolankiem tam delikatnie, czy tam jakąś taką pałką policyjną, też byłoby dobrze. Kolankiem, redaktorem kolanką. Nie, broń Boże, proszę, mówimy o takim, o przemocy, takim tak. Środku przymusu bezpośredniego, takim wyostrzonym. Znaczy tamta strona marzyła, żeby takie zdjęcia były, natomiast one nie powstały. Ja myślę, że jedno i druga w pewien sposób. Zależało im na takiej narracji, w ten sposób. Tak. Znaczy też dodajmy dla porządku obraz, że tam jest jeszcze parę jakby ludzkich takich kreatur, do których nikt się po prostu jeszcze nie dobrał, typu poseł Mejza, które ewidentnie powinny mieć w ogóle tutaj jakby dłuższe sanatorium. No, to, ale jaka cisza na tym zapadła. Tak, to wiesz, to też przypomnijmy o tym, nie? Tak. Bo wiedzą, że teraz powinni się zdecydowanie nie wychylać. I druga część to są ci wyborcy PiS-u, bo oni w ogóle po tych wyborach, to jest zaskakujące. Oni powiedzieli, okej, nic się nie stało. W zasadzie, no dobra, no przegraliśmy, ale mamy dobry wynik. Ale jak długo trwali w tym stanie? Oni trwali w tym stanie do czasu, kiedy w TVP przestali widzieć to, co widzieli. I powiedzieli, kurczę, ktoś nam zabrał telewizję, jak to? Nie mieli do kogo zadzwonić o trzeciej w nocy, tak? Na przykład. Nie działa. Jak to się stało? I to był taki pierwszy moment, kiedy oni widzieli, hola. Ale ty sugerujesz, że oni naprawdę wierzyli w to, co im tam pokazywali? No właśnie. Nie, oni... Utrata władzy przez PiS-u nie była, przez PiS nie była tragedią dla wyborcy PiS-u. Ale naprawdę? Tak. A skąd to wiesz? Myśmy zrobili badania w listopadzie. Mniej więcej 2-3 tygodnie... Spoczko, za parę miesięcy wrócimy? Jak to było? To było na zasadzie, no a dobra. Może wtedy, no. A może to był jeszcze ten szok pierwszy? No bo przecież to nie do końca był szok. Znaczy, tego szoku długo. Ja mam wrażenie, że wyborca PiS-u był tak. Po pierwsze był pewien tych wszystkich bezpieczników założonych w tym systemie. A PiS się zabezpieczył. A oni i tak nic nie będą mogli. Trybunał, prezydent, po drugie, wiadomo, mi żyje się wcale nieźle, no to co? Ta liberalna strona to, co zabierze mi coś, pieniądze mi gdzieś zabierze, pozbawi mnie roboty. No ja, mnie, zwykłego człowieka, no niespecjalnie. I czy to była w ogóle tragedia dla Jarosława Kaczyńskiego i obozu PiS-u. I oni od samego początku szukali sposobu, jak tego wyborcę tam takim tazerem pobudzić. Ale trochę. Też przed wyborami to robili. Przecież ich elektorat przed wyborami bardzo mocno przysnął. No, tylko że był crash test 15 października i okazało się, że pojazd nie przetrwał próby, albo nie wszystko zadziałało wyleciał tak, jak powinno być. Trochę wyleciał z toru.
wyboru. No, ale przy wyborach prezydenckich poprzednich tym taserem było LGBT, co narobiło potworne jakby społecznej krzywdy i w ogóle było jakieś takie goebbelsowskie i w ogóle koszmarne, cała ta taka kampania, no, ale na tym jechała cała kampania. Wiesz, ale też z perspektywy czasu, biorąc to tak na chłodno, no to robienie z tego w ogóle tematu kampanii też było trochę desperackie, no, nie? Nie sądzisz, nie? Jakby no, wiesz, straszenie w pewnym momencie kończy, LGBT, no, bo te hordy gejów okazało się, że jednak nie uprowadziły tych wszystkich facetów z domów i te rodziny jednak przetrwały. I tych dzieci, nie? Nie uprowadziły. Sprawa kobiet chyba jest tym punktem, w którym, jak sobie nawet patrzymy tak twardo na dane, bez żadnego kontekstu emocjonalnego, no to widać. Październik 2020, PiS zjeżdża i już nigdy się nie podnosi. Bo tylko, no dobra, ale czy to chodziło o kobiety, czy to chodziło o prawa reprodukcyjne? Ja bym postawił taką hipotezę, że chyba nie do końca. To znaczy istotniejsze było to, że PiS wtedy po raz pierwszy tak wyraźnie usłyszał nie od społeczeństwa całego, także od swoich ludzi i powiedział I don't care. Ale dlaczego tak powiedział? Bo czuł się tak pewnie? Bo czuł się tak pewnie. Bo za każdym razem, jeśli patrzymy to na to, co było przed 2020 rokiem, oni się zawsze cofali. Nawet z tą piątką dla zwierząt, której niekoniecznie musieli. Nieważne, ale zawsze się cofali. Okej, jest protest, jest duże nie, to my robimy krok do tyłu. Ale z czego to wynika, że właśnie kobietom postanowili się oprzeć, stwierdzili I don't care? Ja myślę, że trochę z buty, trochę z takiego poczucia, że jest jeszcze dużo czasu do wyborów i że ten limit... Nacisk kościoła też nie grał tu roli? Właśnie może. Znaczy, że oni to zrobili? No. Ja nie wiem, jakie są czynniki wewnętrzne, które spowodowały, że oni się zdecydowali, żeby zaspokoić tą frakcję radykałów. To też niesamowity przyczynek do historii polityki. Sprawa aborcji wtedy miała przykryć już nie pamiętam co. Jakąś małą gównoburzę. Świetna recenzja. O, no, ale naprawdę. To jest polska polityka. Słuchaj, ja teraz, wiesz, jakbym wiedział, to bym się przygotował. Ale tam coś było i zrobili wrzutę, wiesz, z Trybunałem Konstytucyjnym i z aborcją, żeby przykryć tam to coś. To nie był Saśni i maseczki? To nie było to wtedy? Nie pamiętam. Nikt nie pamięta tamtego coś. Ale natomiast... bardzo skutecznie przykryte w takim razie no, zostało. Udało się. Tak, udało się. Ale do czego zmierzam? To jest jakby taki moment, w którym ludzie poczuli, że nie mają wpływu na władzę. To znaczy, że ta władza robi, co chce i nawet jak jest coś bardzo dla nich ważnego, to ona jest w stanie to odrzucić. To są nasi złodzieje, ale już nie kradną dla nas. Żeby było symetrycznie, to taką samą sytuacją był wiek emerytalny. Znaczy, ludzie powiedzieli wyraźnie nie rządowi wtedy jeszcze Platformy i PSL-u i ten rząd powiedział, słuchajcie, no to trudno. Mhm. I to był ten moment, z którego z kolei Platforma nigdy się nie podniosła do tego teraz ostatniego czasu. I do dziś to wypominamy. A poczekaj, tak. A mówisz wtedy, to też są zamieszłe czasy, ale według ciebie to bardziej wiek emerytalny niż ośmiorniczki wtedy dobiły Platformę? Tak, no bo potrzebujesz tego punktu, w którym to pęka ten system. Aha. Cały, tak, tego twojego poparcia. I takim najpoważniejszym deficytem z punktu widzenia obywatela, i to nie jest tylko kwestia Polski, jest wpływ, czy poczucie wpływu na rzeczywistość. Że jak coś bardzo chcesz, to koniec końców w większym albo mniejszym stopniu to dostaniesz. Albo jeżeli dostaniesz coś, czego nie chcesz, to że ktoś ci to zdejmie. I w całej tej polityce, jak sobie popatrzymy w Polsce czy w Europie, to dzisiaj to poczucie, że my nie kontrolujemy rzeczywistości. COVID nas nieźle przetrącił w tej sprawie. Zmiany klimatu, co byśmy nie zrobili, to okazuje się, że ups, człowiek nie jest wszechmocny, człowiek nie jest w stanie tego zrobić. Słuchajcie, to wiesz co, to ja wejdę, bo mamy ten. To poproszę na ekranik sondaż a propos, czy jestem za możliwością legalnego dokonania aborcji do 12 tygodnia. I to jest też sondaż zrobiony dla nas przez, to jest stan na dzisiaj. To jest sondaż zrobiony przez Ibris dla Trzeciego Śniadania, dla kanału Zero. I to jest, właśnie, i co tutaj widzicie? No ja widzę przede wszystkim to, że ludzie zaczęli... Znaczy, to może jeszcze inaczej. Istnieje w Sejmie zespół parlamentarny do spraw ochrony okołoporodowej. I w tym zespole zasiada 5 facetów, i to jest cały skład, i wszyscy są z Konfederacji. Co pokazuje, że tego typu w ogóle pytanie nie powinno padać. Kobieta ma prawo do tego, aby decydować o sobie, a nie 5 facetów, którzy z Konfederacji, którzy siedzą w Sejmie, zebrali się, ponownie teraz będziemy rozmawiać o tym, jak kobiety powinny rodzić. No gdzieś są granice absurdu. No nie, ale to jest Polska. Ja rozumiem, ale to mimo wszystko...
wszystko. No, gdzieś i tutaj mężczyźni decydują o tym, co kobieta ma zrobić ze swoim ciałem. Tak, tutaj mężczyźni absurdem, mówią kobiecie, my lepiej wiemy od ciebie, co ty masz prawo, co możesz zrobić ze swoim ciałem. To jest absurdem absolutnym. I kobieta jest traktowana jako niepełnosprawnie intelektualna jakaś istotka, której trzeba wszystko mówić, co ma robić. Znaczy, myślę, że to wynika też z tego, że nie zauważyliśmy, że wyrosło pokolenie kobiet, które naprawdę ma świadomość tego, co ma prawo zrobić, co chce zrobić ze swoim ciałem. Jeszcze jak się zobaczy dane Federy, że w Polsce robi się około 100 tysięcy aborcji. Są te nieoficjalne dane, ale tak to się szacuje. 100 tysięcy rocznie, tak? 100 tysięcy rocznie. Znaczy, miejmy świadomość, ta aborcja to jest cała szara strefa. To się robi w podziemiu albo się robi za granicą. Znaczy, jest to jakiś też biznes, który się też, przepraszam za określenie, świetnie kręci. Nie rozumiem, dlaczego w XXI wieku, w 2024 roku obywatelka tego kraju, która podejmuje decyzję o aborcji, zostaje z tym absolutnie sama i gdyby nie koleżanki, czy na przykład fundacje, które w tym pomagają, ona może wylądować w więzieniu, a na pewno może wylądować w więzieniu lekarz, który jej to zrobi, bo ona sama nie jest karana. Natomiast penalizowane jest to, co zrobi lekarz wobec niej, który chce jej pomóc. Ale idąc w ciągu logicznym, no bo wiadomo, że tutaj są politycy, ustawodawstwo, legislacja i tak dalej, a na samym końcu, moim zdaniem, jest Kościół, który napędza... Ale Polska się laicyzuje najszybciej w Europie. I dlatego właśnie teraz będą zmiany w tej kwestii. A swoją drogą, to sobie króciutkie pytanie, króciutka odpowiedź. A propos młodych ludzi, czy sądzicie, że gdyby były przyspieszone wybory, czy powtórzy się, czy jest w ogóle realny poziom mobilizacji z 15 października? Nie. Nie. Okej. A to jest dosyć w ogóle ciekawe pytanie, właśnie jak mówisz o młodych, bo... Sprawdziliście to? Właśnie do tego zmierzam. Wydaje się, że, przepraszam, się przerwę, 15 był jakiś naprawdę wybuch w kurwu. Takiego klasycznego, totalnego, ludzkiego wkurwu, który narastał od strajku kobiet, moim zdaniem. Idąc trochę w poprzek takiej story o tym zwycięstwie, bo jak dobrze patrzymy w dane, to się okazuje, że nie do końca kobiety zdecydowały o tym zwycięstwie, ale przede wszystkim... A kto? A no właśnie. O tym zdecydowali ludzie 18-29. I nieważne, jakiej płci byli. To oni zdecydowanie poparli... To bo przez 8 lat PiS gardził. Tak jest. I w ogóle ich nie zauważył. Bo mieliśmy nadreprezentację osób tych najmłodszych, jeśli chodzi o frekwencję, i niedoreprezentowanych, tak jak popatrzymy na średnią, tych, którzy mieli 60+. I daliśmy też tych, którzy po prostu w tym czasie odeszli. Tylko, że ta frekwencja liczona jest od tego, kto jeszcze jest z nami i może zagłosować. Karol, wchodzisz na grząskie tereny. Dobrze, komentarze będą. Ale powiedz mi jeszcze a propos tej aborcji, bo to jest bardzo ciekawe, ale nie masz w tym badaniu jakby wyróżnienia płci. Jakby nie? Tam się dzieją w ogóle dwie bardzo ciekawe rzeczy z tą aborcją. Pierwsza rzecz, która się dzieje, to jest to, że to jest wciąż 50 z kawałeczkiem. Mhm. A druga rzecz to jest to, co się dzieje po tej drugiej stronie, to znaczy tych ludzi, którzy mówią, że jednak ta aborcja to nie. Jak byliśmy dwa lata, rok, parę miesięcy po tym wyroku, to odsetek osób, które mówiły, to niech zostanie tak, jak tam ta Przyłębska przyklepała, był paroprocentowy. Ale dzisiaj ten odsetek tych osób, mówią, to niech zostanie tak, jak jest, jest 20-paroprocentowy. Z czego to wynika? Z jednej strony wynika z tego, że ten wyborca taki konserwatywny, nie mówmy pisowski, bo on jest trochę szerszy, zaczyna się utwardzać w swojej postawie. Tak. Jeszcze do niedawna on był otwarty na tą sferę, która wydawała się być takim wentylem bezpieczeństwa dla niego. Tak? A dlaczego on się utwardza? Co stoi za jego decyzją? Że on się utwardza w swojej postawie, że jednak to, co zrobiła pani Przyłębska, jest okej? Bo to razem z tym TVP, razem z tym Wąsikiem, razem z tą całą takim z tym efektami etapu pogardy, zaczyna to sklejać, prasować. Ten luźny materiał zaczyna być... To budowanie mitu, tak? On jest też oparty na tym. Tak. I nagle się okazuje, że ten fragment rzeczywistości zaczyna być częścią tej ich tożsamości. Czyli oni nawet nie wierząc to, przyjmują to na zasadzie okej, my jesteśmy, tak musi być. A to mam uzupełniające pytanie, bo jak mówisz o tym, że czynnikiem mobilizacji nie bardziej niż kobiety były 18-29, okej. A jak to się ma do...
No bo od paru lat się pojawiały badania i nawet czytałem w zeszłym tygodniu, że nie, dotyczy nie tylko Polski, ale w ogóle świata zachodu. To znaczy, że młode kobiety coraz bardziej na lewo, młodzi faceci coraz bardziej na prawo. No, u nas się mówiło, że to będzie wzmocnienie lewicy przez kobiety. Już się uśmiechasz, zaraz powiesz dlaczego. Że wzmocni to lewicę przez kobiety i wzmocni konfederację przez chłopaków. I nie stało się ani jedno, ani drugie. I konfederacja, i lewica dostały nieźle popysku w tych wyborach, a triumfowała Platforma i Trzecia Droga. O, i właściwie odpowiedziałeś na pytanie. Czyli co, że chłopaki poszły na Trzecią Drogę, a dziewczyny na Platformę? W ogóle te dziewczyny i chłopaki, oni nie są od siebie wcale tak bardzo różni. Oni właściwie ten taki kościec swój wyobraźni o rzeczywistości, jaką oni by chcieli, mają bardzo podobny. Tylko, że akcenty mają inaczej rozłożone. Znaczy, dla facetów, okej, ta cała kwestia taka cywilizacyjna, praw człowieka, to jest coś, co można odpuścić, ale gospodarka, panie, gospodarki odpuścić nie wolno. Bo oni są liberalni, wbrew pozorom. I w jednej, i w drugiej kwestii, tylko są w stanie pójść na pewien kompromis. Natomiast kobiety są w stanie pójść na kompromis z gospodarką liberalną. Ale nie pójdą z prawami człowieka. Ale nie pójdą z prawami reprodukcyjnymi. Człowieka. I tu te drogi się nam rozchodzą. I to jest jakby pierwsza rzecz. Teraz co się stało? No, to Konfederacja i Lewica. Jedni na jednych, drugi na drugich. Tyle tylko, że jeśli patrzymy sobie na to, gdzie się znaleźli wyborcy Konfederacji, tej takiej, kiedy ona była najsilniejsza, to oni sobie poszli do Trzeciej Drogi, bo tam znaleźli bezpieczną przystań, kompromisową, ale jednak dla swoich poglądów. Podejście do skrajności, które zaczęli dostrzegać. Dokładnie tak. Natomiast ten wyborca lewicowy podreptał do Donalda Tuska. Ja jestem w ogóle wielkim fanem tych twoich liczb. To jest niesamowite. Dla mnie odkrycie miesiąca. Słuchajcie, to ja z kolei Kuba wywołał temat ataku na LGBT w kampanii 20 roku, więc mamy też dwa sondaże, do jednego mamy grafikę, więc poproszę tą grafikę o stosunku do par jedno, znaczy do, czy pary jednopłciowe powinny mieć możliwość adopcji dzieci. I tu jest no bardzo rady. To jest pytanie o adopcję. Adopcję. I teraz jest drugie pytanie, do którego nie mamy grafiki, ale to ja powiem. Jest pytanie o zalegalizowanie związków partnerskich. I tu wygląda tak, że za legalizacją związków partnerskich jest 51,5% Polaków, przeciwko 32,9%. Czyli de facto 51,5% do 33%. Czyli mamy lekką przewagę, znaczy lekką, nie, no mamy przewagę zwolenników związków partnerskich legalizacji i bardzo twardy opór przeciwko adopcji, prawa adopcji dla paru jednopłciowych, to poproszę Kubę, który poniekąd wywołał. Ja tutaj jestem kompletnym lajkiem w tej sprawie, tylko co się wydaje, to jeśli chodzi o ten pytanie dotyczące adopcji dzieci przez pary jednopłciowe, LGBT i tak dalej, no wydaje mi się, że przez wiele, wiele lat Polacy byli generalnie karmieni taką bzdurą chyba z punktu i statystycznego i z punktu naukowego i byli nią najpierw karmieni przez Kościół, potem przez polityków prawicowych i tak dalej, że jest jakby homoseksualizm zarówno pod kątem biologicznym, społecznym, jak i kulturowym ma jakikolwiek związek z krzywdzeniem i deprawowaniem dzieci. Mhm. I tym ludzie byli karmieni przez wiele, wiele, wiele lat. Nie? Jakby jako taką po prostu no bzdurą. I byli też karmieni taką podawano im albo wprost, albo podskórnie jakby taką w ogóle wizję świata, że to, co dzisiaj nazywamy LGBT, to jest pewnego rodzaju taki klub, w którym schowali się również pedofile. To nie ludzie, tylko ideologia. Tak, znaczy to w ogóle jest jakieś tam koszmarne zdanie. Ale tym ludzie byli przez wiele, wiele lat karmieni i wydaje mi się, że to jest tego efekt. Nie? A czy ktoś liczy, tego, taki, taka odpowiedź. A druga rzecz to jest jeszcze taka, że chyba w polskiej przestrzeni publicznej nie ma jeszcze i takiej pary LGBT, pary jednopłciowej, gejowskiej albo lesbijskiej, która byłaby takim naprawdę znana całemu, powiedzmy takiej celebryckiej pary, która byłaby znana całemu rzeczywiście społeczeństwu i stanowiłaby pewien jakby taki jakiś wzorzec dla ludzi, typu, aha, to są jacyś tam godni zaufania jakby ludzie, którym na przykład można no powierzyć różne sprawy, w tym sprawę wymagającą jednak najwyższego stopnia zaufania, czyli wychowanie dzieci, tak? I oczywiście są pary, jakby ja nie chcę tutaj nikogo jakby obrazić, oczywiście, że są pary jednopłciowe, które są publiczne i jakby, które ludzie znają i które jakby gdzieś tam występują, reprezentują. Chociaż, ale nie są galaktyką. Moi serdeczni koledzy, nie wiem, Jacek Denel i Piotrek Tarczyński, których serdecznie pozdrawiam, ale nie ma takiej jeszcze pary, która byłaby
powszechna, tak znana rzeczywiście wszystkim. I a czy to, ktoś to jest chyba, ile jest tak... rodzin tęczowych w Polsce? Jaki jest procent mniej więcej tęczowych rodzin? Bo to jest też zjawisko, które jest. Jest liczba, której nie znasz? Tak, to jest właśnie ta liczba. Ten pomysł z Beckhamami, takimi tęczowymi Beckhamami, ja myślę, że to jest taki fajny kierunek. Tak? Tylko jest pytanie, czy jesteśmy na to gotowi, bo pamiętajmy o tej sytuacji z pytania na śniadanie w TVP, gdzie nastąpiło mocne przesterowanie. Jezu, ale jak ja myślałem nad szokiem poznawczym tych biednych widzów TVP, którzy jeszcze ci sami prowadzący... Zawał za zawałem chyba. To ja bym na serce zszedł. Ja mam w ogóle, wiesz, to jest... Tak, nie robi się ludziom takich rzeczy. O Zielonej Granicy, że to w ogóle świetny film, bardzo obiektywny i myślisz sobie, no naprawdę, miejcie w poważaniu... Ale swoją drogą nie ma w tym jakiegoś morału. No Sarali się, wiesz, z dnia na dzień zmienili wszystko, a i tak wylecieli z pracy. Widzisz, gdzie tu... Wiesz, gdzie tu? No, ale gnietli te kręgosłupy jak mogli. Łamali, no ale się nie cieszyli. Panie Karolu. Jeszcze, tak, wracając, chciałbym absolutnie podpisać się całkowicie po tym, co powiedziałeś, że po pierwsze trzeba w ogóle... ja nie wiem, znaczy inaczej, moim zdaniem Polacy nie byli jeszcze gotowi na to pytanie w ogóle, jeżeli chodzi o adopcję dzieci, już nie mówiąc o sam fakt adopcji dzieci, ale tak, odczarowanie wizerunku, który został no, zbesztany, zrównany z gnojem dosłownie. A druga kwestia, i tutaj powiem to, ale to zaraz poleje się hejt i ludzie mnie wyklną, ale i tak już to powiem. Już dawno nas wykleli. To no to w takim razie, ludzie, którzy odpowiadają na to pytanie, siedzieli sobie w domu z kawką, otoczeni swoją rodziną, w komfortowych warunkach, wiedząc, że przez kilkanaście lat mają komfortowe, fajne życie. Ja współpracuję z fundacją, która pomaga dzieciakom z domów dziecka. Znam dzieciaki z domów dziecka i nikt nie zadał sobie, podejrzewam z tych ludzi, przynajmniej większość pytania, czy wiadomo, że tutaj oczywiście, że dziecko, aby rozwijać się prawidłowo, potrzebuje męskiego wzorca adamskiego, brać najlepsze z jednego i z drugiego, ale czy pozbawianie w ogóle jakkolwiek tych wzorców i zostawianie tych dzieci w tych domach dziecka, to jest dobry pomysł, o to mi chodzi. I oczywiście, że ci, którzy są przeciwni, powiedzą, no ale jak, no dwóch facetów, jedno dziecko wychowywać, przecież to jak? No i co, i zamiast tego wolicie zostawić dziecko w domu dziecka? No bo my kochamy tylko dzieci nienarodzone przecież. To znaczy jeszcze tutaj chyba trzeba, ja akurat nie mam bezpośrednich doświadczeń z tym związanych, ale też nasłuchałem się swoje od ludzi i chyba też trzeba tu położyć na stole taką bardzo ważną informację, że jakby powodzenia każdemu, kto chce w Polsce zaadoptować dziecko, masakra. W sensie małe, w ogóle, tak. Małego tak. Jakiegoś takiego berbecia półrocznego, rocznego, bo z reguły, jak w ogóle doprowadzisz do tego, że dostaniesz dziecko do adopcji, to z reguły to już będzie dziecko dużo większe, z potwornymi problemami i to jest jakby pewien... Musisz z reguły pogodzić się z tym, że to jest jakaś taka z twojej strony ogromna ofiarność, która może kompletnie jakby zdemolować jakby twoje życie. Więc to też jakby ludzie myśląc adopcja, wydaje mi się też sobie wyobrażają jakiś konkretny, w ogóle taki jakiś łzawy obrazek z filmu telewizyjnego, że tu leży jakiś taki dzieciaczek słodki, malutki, bo rodzice się zginęli w wypadku i taką kruszyną, taką tu półroczną trzeba się zająć. Ja też to znam, mam przyjaciół. No nie, to tak nie wygląda. I tylko jeszcze chciałbym doprecyzować. To nie znaczy, że ja absolutnie na 100% jestem za tym, żeby dopuścić do adopcji. Ja po prostu twierdzę, że nie wiem, jak to będzie działało i fajnie by było, gdyby pojawił się ktoś mądrzejszy ode mnie, kto powie, jaki efekt będzie końcowy. Czy ten efekt końcowy będzie pozytywny, negatywny, trzeba porównać się plusy z minusami. No to jest temat do dyskusji, a nie stwierdzenia, że tak albo nie. Słuchajcie, jeszcze wypuszczę za chwilę... Wiesz co, to jest coś tak, jakby się Ricky Gervais chyba tak zażartował, jak się go było, on miał w jednym stand-upie. Czy ja uważam, że jakby gej i lesbijki powinni mieć prawo do wzięcia małżeństwa? Oczywiście oni też powinni mieć przejebane. Jak już to porówno, prawda? Ale nie, no też pamiętajmy, że jeżeli chodzi o związki partnerskie, to nie chodzi tylko o związki homoseksualne, to też są związki heteroseksualne. Ale dla wielu osób to nie, ale to nie budzi kontrowersji. Partnerskim, no po prostu i jakby to nie o budzi to kontrowersji. Chodzi. Słuchajcie, to jeszcze zaraz wypuszczę taką ostatnią pigułkę tematyczną, ale PS, jeszcze mam do poprzedniego wątku, to znaczy czego oczekują na przykład wyborcy w sensie łupów, etc. To też wśród tych pytań, które Ibris dla nas zrobił na dzisiaj. Pytanie było, czy nowa koalicja rządząca, wprowadzając zmiany w TVP i wymiarze sprawiedliwości, łamie prawo? I na dzisiaj 51% uważa, że nie łamie prawa, czyli popiera te działania.
I 38,5% uważa, że łamie prawo. Ja nie wiem, czy możemy stawiać znak znak. Okej, dobra, sorki, cofam to. Pomiędzy to ty popiera, a nie łamie, bo moim zdaniem to jest to, o czym mówiłeś, czyli podział łupów. Czyli wiemy, że to się odbywa w sposób niewłaściwy, ale jesteśmy w stanie zaakceptować ten sposób dokonywania zmian, ponieważ po pierwsze należy nam się, po drugie należy im się krzywda, po trzecie trzeba zrobić porządek, każdy ma jakiś inny argument. Także ale też pamiętajmy, przez 8 lat tam była regularna fabryka hejtu. I to ludzie pamiętają, więc... Dlatego wybaczają to, że TVP jest przyjęte w taki, a nie inny sposób. Łamanie prawa to jedno, a przywracanie prawa to drugie. I w ten sposób jesteśmy w stanie sobie spokojnie wytłumaczyć. Co więcej, dystrybucja tego zgadzam się... Żeby zasnąć spokojnie. Naprawdę? Prawda? Tak. Ja zakładam, że dzisiaj rządzący też robią takie badania. Im te 51% może plus 2, może minus 2 wyskoczyło, w związku z czym... No dobra, to ostatni temat, który chciałem wrzucić, jeszcze polecajki, nie zapomnijmy o polecajkach na koniec, pytanie dotyczące mega ważnej sprawy ostatnich 3 lat, a mianowicie, czy jesteś za likwidacją zapory na granicy z Białorusią? Za likwidacją jest, uwaga, 6,8 przeciwko 79,4, czyli w zasadzie nawet nie jest... przygniatająca przewaga, to jest demolująca przewaga. I tu mam pytanie oczywiście z wieloma kontekstami, które nie będę wyliczał, bo na przykład dzisiejsza władza, kiedy była opozycją, szła do władzy pod hasłami zmian, które, jak zresztą zwracają uwagę dzisiaj ludzie z tych 7%, zaraz ucichło. To znaczy co można było przewidzieć, no ale pojawiają się zarzuty, że właśnie no, gdzie jest cofanie, gdzie jest likwidacja muru, gdzie jest cofanie pushbacków, etc. I co wy o tym myślicie? Mogę zacząć? Bo proszę bardzo. Ja mam coś takiego, że wczoraj zobaczyłem to pytanie i miałem taki pierwszy odruch emocjonalny, że to pytanie mi się bardzo nie podoba. W sensie takim, że jednak jest potwornie niejasne. I nie mówię, że intencjonalnie, ale jednak trochę manipulatywne. Tak? To ponieważ ja biorę na ponieważ kartę, co ono tak naprawdę oznacza? Zlikwidować zapory. Co to tak naprawdę oznacza? Zapory, ale poczekaj. Jakby czy to oznacza i teraz będzie trochę o mojej wyobraźni albo jakiejś intuicji, ale moja ta wyobraźnia, intuicja jest taka, że większość ludzi, która odpowiada nie na to pytanie, mówi, aha, no to ma być jakaś otwarta granica z Białorusią, przepraszam, ma być jakaś, to nie wiem, strefa Schengen, czy to jest wrogie nam państwo. Na jego terenie obecnie jest broń nuklearna, najprawdopodobniej, która jest wymierzona w Polskę. Kuba, tylko wyjdę z słowo, wydaje mi się, O co jest to pytanie, nie? Słuchaj, ale słowo zapora jest bardzo konkretne. Chodziło o to, co za rządów PiSu zbudowano na granicy, czyli te druty kolczaste, ten mur i tak dalej, i tak dalej. Było pytanie, czy jesteś za likwidacją granicy z Białorusią? Okej, zdejmiesz tę zaporę i co dalej? Tam brakowało słowa uchodźcy chyba. Zdejmiesz tę zaporę i co dalej? Uchodźców mamy też dodatkowe pytanie. Bo ludzie, tylko skończę, z kolei mam intuicję, że ten parę procent ludzi, którzy odpowiedziało tak, też nie miało chyba na myśli tego, że zniknie jakby ten drut kolczasty fizycznie, że zniknie ten obiekt, tylko miało na myśli coś takiego, że aha, czyli tych ludzi, którzy są przez całą tę mafię współpracującą z Łukaszenką przywożeni na te granice, i używani rzeczywiście jako taka żywa broń. Czy my chcemy jakoś to uporządkować? Czy my chcemy to nadać temu jakiś porządek? Czy my chcemy przede wszystkim, co jest chyba najważniejsze w całej tej rozmowie, a co gdzieś kompletnie chyba już zniknęło i nawet ten film Holland tego nie odbudował, że czy my tym ludziom chcemy dać szansę na procedurę azylancką? Bo to jest chyba jakby sedno tej sprawy. A nie na kupowanie wiz za ciężkie pieniądze. Nie chcemy. Nie. O, są liczby. Nie chcemy. Są liczby? I to jest takie naprawdę pytanie. No dawaj, Marcin. No to jakie są te liczby? Masz tu przed sobą... Nie masz tego pytania. Nie pamiętasz wszystkie. Ale mam przed sobą. I masz pytanie o to, co z tymi pushbackami zrobić. Ach, ojej, przepraszam, oczywiście. Zobacz, żeby nie było, że ja tutaj zabieram ci ten. Bo ono w tym kontekście jest istotne. Czy Straż Graniczna powinna przestać wywozić na Białoruś osoby nielegalnie przekraczające granice, czyli wykonywać tak zwane pushbacki? Za przestaniem, czyli za końcem pushbacków 32,5%, za kontynuacją pushbacków 53,5%. I to jest bardzo już wprost powiedziane. I teraz tak, z tą zaporą twoja intuicja jest bardzo dobra. Ta zapora to nie jest tylko kwestia migracyjna. Ta zapora jest kwestią ogólnie pojętego bezpieczeństwa. Tak. Teraz wróćmy do tego pytania. Granicy z państwem, które jest nam wrogie. Tak.
I teraz tak, wróćmy do tego, czym jest ta migracja. Czym są ci ludzie, którzy napływają? Czy oni są postrzegani jako ludzie, którzy szukają tu lepszego bytu? Czy są postrzegani jako, cudzysłów, atak Białorusi, Łukaszenki na nas? Niestety, dla większości badanych, czy stety, to zależy od tego, z której jakiej perspektywy patrzy, oni są postrzegani jako nie ludzie, którzy szukają lepszej szansy. Czy oni są odhumanizowani? Kompletnie. Oni są jak takie pociski bioniczne, niemechaniczne, które są wysyłane w stronę Polski. I ten obszar, to się nie zmieniło. Ale czy jest jakaś szansa, żeby to się zmieniło? No bo mamy chyba świadomość, chcę wiedzieć, wierzyć w to, że ją mamy, że są wojny na świecie i że ludzie będą uciekać coraz bardziej, że jest katastrofa klimatyczna i mamy emigrację klimatyczną, której jest coraz więcej na świecie. Nikt nie ma pomysłu, jak to rozumie. Ale co, będziesz budował tylko mury? Co zrobisz z tymi ludźmi? Ich będzie tylko więcej. Ale poczekaj, jest jedna jeszcze rzecz. Abstrahując teraz jakby od jakiegoś indywidualnego poczucia humanitaryzmu, jakiegoś, które ma każdy, tak? I jakiejś chęci pomocy. Znaczy każdy je ma, tylko różnie zwektorowane, wiesz? Każdy je ma, tylko różnie jakby umiejscowione w różny wektor to ma, tak mi się wydaje. Natomiast wiesz, my nie jesteśmy jedynym państwem w Unii Europejskiej, które obecnie jakby bardzo rewiduje swój pomysł na wpuszczanie jakby do migrantów z innych części świata. I większość państw w Europie zaczyna bardzo mocno to rewidować i coraz bardziej jakby do głosu dochodzą partie, które budują swój jakby kapitał cały jakby polityczny. No wybory wygrał teraz Wilders w Holandii. No raczej nie zawiąże koalicji, nie ma na to szans, ale jeszcze 10 lat temu jakby ktoś wam powiedział, że ten facet będzie wygra wybory, no to byście po prostu jakby się dwa razy zastanowili. I sytuacja jest teraz taka... No to może wygrać wybory we Francji. Poczekaj, no i teraz sytuacja jest taka, że to nie jest tylko tak, że to jest jakby Polakom na rękę ta sytuacja, że to jest na rękę tylko tam, że to jest historia tylko o Polaka, o konflikcie wewnętrznym w Polsce i o tym, czy ta straż graniczna zachowuje się etycznie, czy nie. Rzeczywiście bardzo często w takich pojedynczych przypadkach do pojedynczych ludzi zachowuje się skrajnie nieetycznie, ale to jest na rękę całej Europie, nie? To nie jest tak, że komuś to nie pasuje, nie? To nie jest tak, że ktoś tak naprawdę w Unii Europejskiej jakby na to huczy, bo my jakby odwalamy za Niemców, za Francuzów i tak dalej w tym momencie. Ja nie mówię teraz o jakichś swoich emocjonalnych przekonaniach, tylko mówię o czymś, co wydaje mi się takim faktem jakby politycznym. My odwalamy pewną brudną robotę za tamte kraje. I to nie jest tak, że ktoś nam będzie tak naprawdę realnie jakoś groził palcem, mówił, nie róbcie tego w ogóle i tak dalej. Nie chcę jakby iść dalej w te rozważania, bo ja też nie mam pewnej namacalnej wiedzy, chociaż znam różnych ludzi, którzy mieli z tą sytuacją do czynienia, znam różnych aktywistów, rozmawiałem z nimi, słyszałem od nich bardzo różne ciekawe rzeczy, również polityczne, ale to lepiej, żeby ci ludzie sami się wypowiadali za siebie, ja nie będę ich tutaj cytował, ale to jest też... To pamiętajmy o tym, że to też jest taka sytuacja, nie? Tak mi się wydaje, jestem o tym przekonany. Jeszcze tylko chciałbym, chciałbym zwrócić uwagę na to, że liczba, która odpowiada za tych ludzi, którzy są za likwidacją tego muru, pokrywa się zabawnie z mniej więcej z elektoratem Konfederacji, a gdzie przypominam, że Grzegorz Braun był za tym, postulował, aby wyjść z NATO i zawiązać sojusz z Białorusią. Jeszcze wszystko przed nami. Jest. Słuchajcie, jeszcze polecajcie, chciałem wam powiedzieć, że na czacie, myśmy się tu się śmieli wcześniej, że ludzie w stylu tam silni razem, że tutaj wiesz, jakiś konwektyw symetrystów. No i co, rozjechali nas? Koncept szatana i tak dalej. Na czacie nas jadą, że TVN zero, wiesz, i tak dalej. Więc... No to pozdrawiamy serdecznie, buziaczki. Także drodzy widzowie, czytam, wszystko sprawdzam, etc. No dobrze, to na koniec, Karol. Ja w ogóle zanim to wystarczy, ja pokażę do kamery. Pokaż mi tę książkę. Bo mi cały czas rezonuje to, jak powiedziałeś, porównałeś Zenka Martyniuka i operę, to Zenek Martyniuk śpiewał w operze. Przypominam tylko na jakiejś tam pisowskiej imprezie. Abelard Giza, w ogóle serdecznie polecam tę książkę Otworzyć po mojej śmierci. To jest książka, która tak w jednym zdaniu zostawia was w lepszym nastroju niż została i niczego nie oczekuje w zamian. To są krótkie opowiadania, które są zabawne, refleksyjne, przesycone humorem. Fantastyczna rzecz, żeby sobie po prostu, tak jakby ktoś rzucił w ciebie kartonem szczeniaczków. Pani Karolina? Histeria sztuki, czyli niemy krzyk obrazów, Sonia Kisza, moje ostatnie odkrycie w ogóle. Opowieść o historii sztuki z punktu widzenia
kategoriach wykluczonych. Także kobiet, mniejszości i zupełnie nowatorskim, fajnym, żywym językiem, bez metajęzyka naukowego, który bardzo często odstrasza. Pięknie wydana zresztą rzecz. No, bardzo ładnie wydana. Pięknie wydana, bardzo polecam. Pan Jakub, który tylko na Kindlu wszystko czyta i na privie mi powiedział, że czyta teraz o powstaniu... Nie mogę. Dobra, sorki. Była informacja poufna. Ostatnio, jak byłeś u mnie w jakimś programie, to polecałeś coś chyba o delfinach. Więc... Tak, ja zawsze mam dziwne książki do polecenia i takie, które nie wiem nawet, czy wyszły po polsku, bo ja też dużo czytam po angielsku. Taka, zastanawiam się długo, co polecić, taka przedziwna książka. Nie wiem, czy ktoś ją przeczyta po mojej wypowiedzi, ale to będzie ciekawie. Jest taka książka, ona ma już parę ładnych lat i naprawdę była moją wielką przygodą w tym roku. Jest strasznie długa i taka w ogóle trudna. Jest taki facet Bruce Robinson. On był reżyserem filmowym, ale niezbyt takim. On wsławił się tym, że zrobił taki film, kiedyś bardzo znany brytyjski, Whitney and I. I zrobił też taki film z Johnny Deppem, nieudany Dziennik Rumowy, który też wsławił się tym, że tam Amber Heard i Johnny Depp, tam się zaczęła cała ta w ogóle sytuacja. Jak się skończyło? Miłosna. Z przytupem się skończyła. Natomiast ten facet napisał taką książkę, którą pisał przez 30 lat swojego życia. I ta książka się nazywa They All Love Jack. Oni wszyscy kochają Jacka, tak można to w ogóle... Znaczy, powinien być polski tytuł Wszyscy kochamy Kubę, bo jest to książka o Kubie Rozpruwaczu. I facet przez 30 lat swojego w ogóle jakby bardzo śledztwa takiego obsesyjnego, bo ta książka też jest zapisem czyjejś bardzo takiej totalnej, prywatnej obsesji, jakby w końcu znajduje tożsamość Kuby Rozpruwacza. Kim on w ogóle był. I... No był Polakiem. Nie był Polakiem. Nie. To nie jest ta teoria. Nie będę spoilerował, ale jest to niesamowicie ciekawa, taka fascynująca podróż i jakby wywód logiczny też tego faceta. Jakby ja też potem różne fora śledziłem, jakby też różnych rozpruwaczologów, jak oni się odnoszą do tej książki i tak dalej. No jest to strasznie, strasznie ciekawe, ale przede wszystkim jest to też książka o... Wielkim atakiem jest na taką klasizm społeczeństwa brytyjskiego i na wiktoriańską Anglię i tak dalej, no bo to tyle mogę powiedzieć, że ten zabójca był człowiekiem z takich zdecydowanie według niego z wyższych sfer. No i tam jest też bardzo ciekawy trop masoński na przykład w tej jest książce. A jest trop, który się też pojawiał w brytyjskiej rodziny królewskiej? Też. Marcin? Zazwyczaj jak tak sięgam po jakieś książki, to ona ma niestety, to smutne jest, związek z aktualnym tym, co robimy w pracy. I my teraz w Ibrisku zmużdżamy się nad AI, nad tym, w jaki sposób podejść do takiego społecznego wpływu rozwoju sztucznej inteligencji, jej zakresu ingerencji w nasze życie na bardzo takim podstawowym poziomie. No i szukamy inspiracji no nie tylko w jakichś tam poważnych naukowych opracowaniach, ale także w kulturze. I tu są dwie książki. Dwie zupełnie różne książki. Z jednej strony jest to William Gibson i Biblia Cyberpunka, która oczywiście jest beletrystyką, ale taką SF, ale dotyka poważnych problemów związanych z AI, czyli Neuromancer. W zasadzie już klasyka. Gdzieś pamiętam zdanie z tej książki, on jest na jednej z pierwszych stron, że jakby miał przy sobie 4 megabajty gorącego RAMu. Tak jest. Tak, to są fajne takie punkty odniesienia, a z drugiej strony pójdźmy jednak trochę wyżej. Stanisław Lem i Golem 14. Ciężka, ale intelektualnie warta tego wysiłku przygoda z AI-em. Ja byłem przekonany, że ty polecisz Excela. Podręcznik do Excela? Wszystkie triki w Excelu? Nie, a ja już byłem przestraszony, że jakaś wiesz, autobiografia Giertycha czy coś, wiesz, bo jak zacząłeś, że tam... Dobra. AI, tak? Nie wiem. Jakieś felietony chyba w domu. Bardzo wam dziękuję za tę przygodę. Tak, godzinka 15. Także dziękuję wam serdecznie, drodzy widzowie, czytam, co tam piszecie, po co się od tego. Za tydzień zapraszam w imieniu o 11 niedziela w imieniu Maćka Dąbrowskiego, Człowieka Wargi, jego wersja trzeciego śniadania. Jeszcze raz dziękuję, jesteśmy w pałacu w Rozalinie pod Warszawą. Dzięki uprzejmości firmy NAK zapraszamy. Można tutaj pospacerować, zjeść sarenki. Zobaczyć. A jak przyjdzie wiosna, to my sobie wyjdziemy tam do ogrodu nad staw i będziemy robić w plenerze program. Dzięki. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.